na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na dzisiejszą niedzielę Najświętszej Trójcy, lekcję wyjętą z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, zapisaną w rozdziale 11. O głębokości, bogactw, mądrości i umiejętności Boga, jakże niepojęte są sądy Jego i niedościgłe drogi Jego. Któż bowiem poznał myśl Pana, albo kto był doradcą Jego, albo kto dał Mu pierwszy, aby Mu oddać miał? Albowiem z Niego, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. I Ewangelię Świętą zapisaną u świętego Mateusza w rozdziale 28, który jako sług Boży powstawszy z uwagą wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzisiejszą niedzielę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jeden jest prawdziwy Kościół założony przez Jezusa Chrystusa, jeden święty, katolicki, apostolski Kościół. Tak powiedział Pan Jezus do świętego Piotra: et ego dico tibi, tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversum eam. Tibi dabo claves regni celorum, et quodcunque ligaveris super terram erit ligatum in celis, et quodcunque solveris super terram erit solutum in celis. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Kościół katolicki prowadzi nas po drogach czasu ku wieczności z Panem Bogiem. Do Pana Boga należy czas i wieczność. Czas dany nam jest po to, abyśmy doszli do wieczności z Panem Bogiem. Do wieczności zmierzamy poprzez czas. Wieczność jest dwojaka: wieczne zbawienie albo wieczne potępienie, niebo albo piekło. Katechizm katolicki podaje ostateczne rzeczy człowieka: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. Po drogach czasu ku wieczności prowadzi nas święty Kościół katolicki. Prowadzi nas nade wszystko poprzez świętą liturgię, ofiarę i słowo prawdy. Słowo prawdy, którego słuchamy, oraz sakramenty święte, które przyjmujemy, sprawiają, że nasze życie staje się czasem łaski i zbawienia, przeżywanym w następujących po sobie okresach roku liturgicznego, niedzielach, świętach i poszczególnych dniach. Prawda zawarta w nauce głoszonej przez Kościół katolicki oraz łaska dana nam przeobficie w sakramentach świętych wymagają naszej współpracy. Oto podstawowe zadanie dla poważnego prowadzenia życia duchowego: współpraca z objawioną nam prawdą,
Mamy być cooperatores veritatis, współpracownikami prawdy oraz współpraca z łaską. Mamy być cooperatores gratiae, współpracownikami łaski. Pan Bóg nie pozostawia nas w bezczynności, w duchowym bezrobociu, w pasywności. Mamy coraz lepiej prawdę Bożą poznawać, mamy odrzucać błąd i grzech, mamy rozpoznaną wolę Bożą cierpliwie wypełniać, oddawać cześć Panu Bogu, gorliwie i codziennie się modlić, cierpliwie i wiernie wypełniać obowiązki stanu, przygotowując tak swoją duszę do nieba. I do tego mamy dopomagać naszym bliźnim. Tajemnica odkupienia uobecniana jest w ciągu roku liturgicznego. Z łaski Bożej przeżywamy po raz kolejny w naszym życiu uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym jest podstawą religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu Nowego Przymierza między Bogiem a ludzkością. Odsłania nam ona tajemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się przez chrzest święty. Cały kult Kościoła dąży do uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego. Odrębne święto ku czci Trójcy Przenajświętszej zostało wprowadzone w IX wieku, a w wieku XIV rozciągnięte na cały Kościół. We mszy świętej wielbimy niezgłębioną tajemnicę i dziękujemy za miłosierdzie okazane nam w dziele odkupienia. W prefacji o Trójcy Świętej kapłan dzisiaj śpiewa: Vere dignum et justum est equum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, quicum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius Trinitate substantie, quod enim de Tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiter nec fedeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur equalitas. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym, jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie w jedności jednej osoby, lecz w jednej istocie Trójcy. W co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twej chwale, to samo utrzymujemy bez żadnej różnicy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Tajemnica Trójcy Przenajświętszej, podobnie jak wszystkie tajemnice wiary, nie jest sprzeczna z naszym rozumem, lecz przewyższa nasze zdolności poznawcze. O tym mówi dzisiaj święty Paweł w liście do Rzymian, o głębokości, bogactw, mądrości i umiejętności Boga, jakże niepojęte są sądy Jego i niedościgłe drogi Jego. Uczestnikami tajemniczego życia Trójcy Przenajświętszej i przybranymi dziećmi Bożymi
czyni nas chrzest święty. Pan Jezus wyraźnie poleca apostołom: idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. Trzeba przy dzisiejszej uroczystości wspomnieć jeszcze dwa motywy istotne, wyjaśniające, jako że żyjemy w czasie zamętu, ignorancji i błędu. Mówią nam niektórzy, że my, katolicy, czcimy tego samego Boga, co inne religie, na przykład Żydzi czy muzułmanie. Trzeba po pierwsze powiedzieć, że prawda o Bogu w Trójcy Jedynym jest prawdą obiektywną. Tak jest. Nie jest to więc ludzki wymysł chrześcijan, katolików. Nie jest to jeden z konceptów religioznawczych. Po drugie, święty Jan Apostoł w pierwszym liście pisze: ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca. Kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. O jakim więc takim samym Bogu mówimy w przypadku tych, którzy zaprzeczają bóstwu Jezusa Chrystusa? Papież Pius XI w encyklice Quas Primas pisze: zaczęto powoli zrównywać religię chrystusową z innymi religiami fałszywymi i stawiać ją bezczelnie w tym samym rzędzie. Druga kwestia dotyczy depozytu wiary, katolickiej doktryny wiary, w całej jej integralności, w każdym detalu. Otóż to Pan Bóg w Trójcy Jedyny jest prawdą. On jest źródłem prawdy. Objawienie Boże jest zawarte w Piśmie Świętym i tradycji, rozumianej tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół katolicki. Jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa. Objawienie Boże, zawarte w Piśmie Świętym i tradycji, pochodzi zatem od Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Kościół katolicki wiernie strzegł depozytu wiary, bronił go i przekazywał z pokolenia na pokolenie. Niestety, od ponad 50 lat mamy do czynienia z odkształcaniem katolickiego depozytu wiary. Mamy do czynienia z rozchwianiem, które dosięga doktryny, kultu i moralności. Jest to, źródłowo kwestię ujmując, zamach na Pana Boga, na Jego prawdomówność, wiarygodność i niezmienność. Zważmy powagę kwestii. Święty Ignacy Antiocheński, męczennik, pisał pełen pasterskiej troski: nie błądźcie, bracia moi, ci, którzy rujnują rodziny, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jeśli więc ci, którzy tak czynili, postępując według ciała, już zostali ukarani śmiercią, o ileż bardziej powinien być ukarany ten, kto przewrotną nauką fałszowałby wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Kto byłby splamiony takim przestępstwem, pójdzie w ogień nieugaszony, podobnie jak i ten, kto go słucha. Zaklinam was zatem, nie ja, lecz miłość Jezusa Chrystusa,
abyście przyjmowali wyłącznie pokarm chrześcijański, a powstrzymywali się od trującej rośliny, to jest herezji. Kto przyjmuje obcą naukę, nie jest w zgodzie z męką Chrystusa. Nawet jeżeli znaleźlibyśmy się na banicji ze struktur, które akceptują błąd, wtedy mając na uwadze absolutnie priorytetową sprawę zbawienia własnej duszy, pamiętajmy o bazowym stwierdzeniu świętego Hieronima, doktora Kościoła: Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara. Lepiej jest, będąc w mniejszości, zachować wiarę katolicką, dającą zbawienie duszy, niż będąc w większości, przyjąć judeo-protestancko-globalistyczne podróbki wiary, które nie prowadzą do zbawienia. W czasach apostazji powszechnej niezawodne reguły, kryteria katolickości, wyartykułowane klarownie przez świętego Wincentego z Lerynu, niech będą nam niezawodną pomocą. Oto fragment dzieła świętego Wincentego z Lerynu, Cum Monitorium. W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do znaczenia powszechności. A stanie się to wtedy dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za powszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół na ziemi wyznaje. Za starożytnością, jeżeli ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i ojcowie nasi. Za jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uznamy określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i nauczycieli. Więc cóż może uczynić chrześcijanin, katolik, jeśli jakaś cząsteczka Kościoła oderwie się od wspólności powszechnej wiary? Nic innego, jeno przełoży zdrowie całego ciała nad członek zakażony i zepsuty. A jak ma postąpić, jeśli by jakaś nowa zaraza, już nie cząstkę tylko, lecz cały naraz Kościół, usiłowała zakazić? Wtedy całym sercem przylgnąć winien do starożytności. Tej już chyba żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść. Słowa świętego Wincentego z Lerynu, zawarte w jego dziele Cum Monitorium. Czeka nas wielka próba wiary. Nie możemy zawieść Chrystusa. Nie możemy przyjąć tego, co jest nam dzisiaj podawane jako katolickie, a w istocie katolickie nie jest. W wyznaniu wiary świętego Atanasego czytamy: Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut tenet catholicam fidem. Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary. Tylko wiara katolicka daje zbawienie duszy. Nie ma więc mowy o dawaniu posłuchu szerzycielom błędu, kimkolwiek by byli, potępiają się własnym sądem. Święty Paweł pisze z autorytetem prawowitego apostoła: Qui autem conturbat vos portabit judicium, quicumque est ille.
a na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok potępienia, kimkolwiek by on był. Należy powiedzieć jasno, ortodoksja, czyli wierność objawionej przez Boga prawdzie, jest także należytym uczczeniem Boga, oddaniem Mu czci i hołdu. Aspekt doktrynalny idzie tu w parze z elementem kultycznym, katolicka harmonia. Natomiast odkształcenia doktrynalne są także zaburzeniem i zniekształceniem kultu. Strzeżmy się herezji, strzeżmy się ateizmu. Historia Sanctorum Magistra Vitae, historia świętych nauczycielką życia. Sentencję tę możemy odnieść do żywotów świętych, ich życia, czynów, działań, dokonań, świętości, a także do pism, które święci pozostawili jako odblask Bożej prawdy. Wielu świętych poucza nas o niezgłębionej tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Oto fragment z listu świętego Atanazego, biskupa, do Serapiona. Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, apostołowie głosili, ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem. Otóż wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w niej nic obcego, ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzającą i podtrzymującą mocą. W swojej naturze tożsama i niepodzielna, jedna w mocy i jedna w działaniu. Ojciec bowiem dokonuje wszystkiego przez Słowo w Duchu Świętym i w ten sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. Toteż w Kościele głosi się jednego Boga, który jest ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystkim. Jest ponad wszystkim jako Ojciec, jako początek i źródło, przez wszystko, to jest przez Słowo i we wszystkim w Duchu Świętym. Kiedy święty Paweł pisze do Koryntian o darach duchowych, wszystkie odnosi do Boga Ojca jako do źródła. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są posługiwania, lecz ten sam Pan. Różne są działania, lecz jeden Bóg, który dokonuje wszystkiego we wszystkich. To bowiem, co każdemu przydziela Duch Święty, przychodzi od Ojca przez Syna. Wszystko bowiem, co należy do Ojca, należy też do Syna. Dlatego też dary udzielone przez Syna w Duchu Świętym są rzeczywiście darami Ojca. Gdy bowiem Duch Święty jest w nas, podobnie też jest również Ojciec. Tak spełnia się powiedzenie: ja i Ojciec przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Tam, gdzie jest światło, tam i jasność. Gdzie zaś jasność, tam jej skuteczność i niezrównana łaska. Poucza o tym święty Paweł w drugim liście do Koryntian następującymi słowami: łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga
i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Łaskę bowiem i dar dany w Trójcy otrzymujemy od Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Podobnie więc jak łaskę daje nam Ojciec przez Syna, tak też nie możemy mieć udziału w darze, jak tylko w Duchu Świętym. Mając zaś w Nim udział, mamy miłość Ojca, łaskę Syna i jedność w Duchu Świętym. Oto dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Boga w Trójcy Świętej jedynego, początku i celu naszego życia, Boga Stworzyciela, Zbawiciela, Uświęciciela. Codziennie czyńmy znak krzyża z szacunkiem, wymawiając imiona osób boskich, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z czcią oddajemy dzisiaj hołd Panu Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, wraz z całym Kościołem mówiąc: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.